Właśnie od Mateusza zaczniemy, no, dla którego na pewno był to szczególny mecz. Mateusz wrócił na stadion przy ulicy Pema po dwuletniej przerwie? Chyba jakoś tak będzie. No powiedz Mateusz, kibice cię przywitali bardzo, bardzo ładnie w pierwszych minutach. No, jak ci się grało w takim meczu? Wyjątkowym jeden dla ciebie. No i gdzieś tam w głowie od tygodnia gdzieś tam chodził ten mecz rano. Wiadomo, jestem związany tutaj od dziecka. Przez grupy juniorskie, kibiców i seniorów, gdzie tutaj grałem parę lat. Także gdzieś mentalnie byłem przygotowany do tego, że jest to jednak zwykły mecz. Kibice fajnie się zachowali. Zresztą pozdrawiam ich, że Elanę będę wspierał i życzył im awansu do drugiej ligi. A co do meczu, no to naprawdę Elana postawiono bardzo trudne warunki, ale gdzieś tam mieliśmy plan, aby wywieźć komplet punktów. Nie udało się. Wywodzimy jeden, także cieszymy się bardzo. Gdzieś myślę, że nawet momentami byliśmy lepsi niż Helena, ale no dla mnie jest to remis zadowalający, także to tyle po meczu. Dziękuję. Trenerze, bezbramkowy remis to dobry chyba dla was rezultat. Czyli zawsze przekazuję moje myślenia zawodników, że każdy mecz dla mnie jest mecz o 3 punkty i do tego my chcemy właśnie prowadzić, żeby walczyć każdy mecz o wygranie. Wiadomo, że nasza sytuacja nie jest za ciekawa. Wiadomo, że jeden punkt dla nas był bardzo ważny. Trzeba po prostu zespołu pochwalić za walki, za wszystko, co dzisiaj pokazali na boisku. Wykonaliśmy założenie taktyczne na 100%, także jestem bardzo zadowolony, jestem dumny, co dzisiaj widziałem na boisku. Pytanie? Trenerze, wiem, że uczulał Pan swój zespół na Kryszaka, Mariusza Kryszaka. Zaskoczyła Pan ta informacja, że Mariusza nie ma w składzie? Bo wiem, że chodzi o stałe fragmenty gry przede wszystkim. No tak, bo to jest zawodnik, który niedawno pracowaliśmy w Chojnice i też Kozłowski, który właśnie mówił na odprawę, bo najbardziej znany przeze mnie ta dwójka. I właśnie jego najmocniejsza strona Mariusza jest właśnie wykonanie stałych fragmentów gry. I wiadomo, że jest zawodnik, który widzę, że ma dużo wpływu na zespół i z jednej strony to dobrze, że nie grał, ale to też nie znaczyło, że Elana, bo ma szeroka kadra i też potrafi walczyć bez dwóch, trzy, czterech zawodników, bez problemu z przeciwnikiem. Po czym wszyscy pamiętamy twoje kulisy odejścia z Elany. Miałeś z tyłu głowę, że tak powiem, żeby udowodnić? Gdzieś chodził, ale tych ludzi już nie ma. Dla mnie mówię. Tak jak powiedziałem wcześniej, to był zwykły mecz. No chciałem się, wiadomo, pokazać się z jak najlepszej strony. Myślę, że gdzieś tam pokazałem walkę, gdzie, no wiadomo, krzyczą, gdzieś tam już biorę walkę, także myślę, że spełniłem to, co mnie należało, tak? Trener przedstawił mi taktykę, zadania, także myślę, że wykonałem to w 100%, gdzieś tam mogłem skarcić Elanę, ale no niestety no, nie udało się, wywieźliśmy jeden punkt, także jest dobrze. Na ile kontuzje pokrzyżowały Pan plan na tym meczu? To nieważne, na ile, to po prostu tak się wydarzyło. No. Mieliśmy dzisiaj rzeczywiście w zespole dość dużo problemów kadrowych i być może to w jakiś sposób też trochę zaważyło na wynik, ale kadra też jest szeroka, nie po to ci zawodnicy, którzy w niej są tylko, żeby w niej być na rezerwie. Także też walczymy, jak mówię, ale na pewno mieliśmy duży dzisiaj problem. Czy jest lekki problem, a może większy problem z Murawą na stadionie przy Bema? No to dzisiaj ciężko było nazwać nasze boisko boiskiem, to raczej Grzęza Wisła, tak bym to raczej nazwał. I z takimi problemami też się trzeba niestety borykać. To boisko zawsze trudne dla dwóch zespołów, ale przecież doskonale wiemy, że trochę w działaniach defensywnych bardziej pomaga. Znaczy, tak powiem, długo Pan się da po kubowie skład, bo jak się zaczął łatkę żywowych, to no mówmy się,
de facto do trzech ludzi do grania. No, no też nasza akademia też pracuje i powinna też w jakiś sposób dostarczać tych młodych ludzi do pierwszego zespołu. Wiadomo, że to nie jest proste, bo to jest całkiem inny poziom. No, takie mecze niekiedy i takie okazje niekiedy pozwalają tym chłopakom wejść do zespołu. Także dzisiaj wiadomo, grał Paweł, ale też daleka droga przed nim. No, a nasza młodzież na razie musi się bardzo mocno szkolić w akademii, żeby po prostu być wzmocnieniem dla drużyny, która przecież doskonale wie, że walczy o Amazon drugiej. Trenerze, wczoraj dowiedzieliście się, że jesteście mistrzami jesieni. To trochę w głowach nie się działo? Nie sądzę, bo my już raczej na tyle jesteśmy w szatni świadomi tego, o co gramy, że nas to tam za bardzo nie kręci, że jesteśmy mistrzem jesieni, bo to tylko taka nazwa, fajna gdzieś może medialna, ale tylko nazwa, to nic nie daje. Także zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w połowie drogi, no wspaniale by było skończyć sezon w takim samym miejscu, jak jesteśmy dzisiaj i o to będziemy grać. Trenerze, kiedy koniec stanowania, bo to już... Znaczy do piątku jeszcze jesteśmy, jeszcze działamy. Jeszcze będziemy w jakiś sposób się monitorować na ten okres trochę rozbratu tutaj ze sobą i w piątek się rozjedziemy do domów, ale dwa tygodnie zawodnicy będą mieli całkowitego wolnego, potem już będą indywidualnie bardzo mocno działać. Powrót? Pierwszy trening, już tutaj grupowy, nasz 8 stycznia. Jakiś obóz, grupowanie? Wszystko jest zaplanowane, gdzieś to tam na dniach powinniśmy wszystko ogłosić, bo wydaje mi się, że wszystkie rzeczy już są dopięte na ostatni guzik, że cały plan przygotowali. Na pierwszego meczu z Kotwicą jest już gotowy. Włącznie z transferami? Na razie bez transferów. Jesteśmy po ogromnej rewolucji, do góry nogami wywróciliśmy całą drużynę, cały skład wylania. Uwierzcie, że to bardzo trudne w taki sposób działać i żeby to wszystko zaraz zatrybiło, nawet że to może lepsi zawodnicy niż niektórzy drużyna, ale to jest bardzo duże wyzwanie. Także ja jestem orędownikiem tego, żeby rzeczywiście dokonywać raczej zmian kosmetycznych i wydaje mi się, że ta drużyna na taką szansę zasługuje. Bo wspomniał Pan o zmianach kosmetycznych, to ile się możemy z nas spodziewać? 4-5? Nie chciałbym teraz na ten temat mówić, bo na pewno jest okres ku temu, żeby dzisiaj trochę odsapnąć od takich poważnych tematów, a temat transferowy to jest bardzo poważny temat. Także dzisiaj sobie raczej pozostawiam. W skali szkolnej ta runda, która jaką ocenę by dostała? U mnie? Czy... Jakby Pan ocenił... Czy jestem bardzo surowy? Może się komuś to nie spodoba. No i dwa z minusem na taką rundę? Dwa z minusem w skali od 1 do 1. Do 6 w szkolnej? Do 6. Nie, dwa z minusem na pewno nie. Jeżeli ktoś jest na pierwszym miejscu i weźmiemy mu 2 minus, to też musielibyśmy się w czoło mocno uderzyć. Na pewno same założenie tego i te punkty, które mamy, to już więcej nikt nie zdobył, także to jest najwyższa ocena, jaką można zdobyć. Natomiast rzeczywiście organizacja gry, organizacja nie tylko gry, bo my pracujemy na wielu płaciach, chyba nie trzeba sobie zdawać sprawę, że jak jest zmiana trenera, to wszystko zaczyna funkcjonować jakby według innych realiów. I ja uważam, że mamy wiele do zmienienia na wielu płaszczyznach, także ogólna ocena to na pewno minus 4 dla całego klubu, tylko dla zawodników, bo to nie warto tylko ich oceniać. Dziękuję bardzo.